tutaj śledzić oby równie ciekawą partię jak poprzednia, bo naprawdę była fantastyczna ta rozgrywka. Różnica jest taka, że teraz to ekipa szkocka będzie kończyć partię ósmą, ponieważ wygrali za jeden punkt i prowadzą 3-2 Duńczycy. No cały czas jesteśmy pod wrażeniem tego szaleństwa, jakie dotknęło Rasmusa Sztyjernego, bo zagranie na koniec partii siódmej było naprawdę szalone. Tam była teoretycznie możliwość zdobycia nawet 4 punktów, gdyby to wyszło, ale jestem święcie przekonany, że 3 próby też by mogły Rasmusowi nie starczyć na wykonanie, no bo tam było prawdopodobieństwo przejścia tak blisko strażnika, by ten układ rozbić precyzyjnie, było niezwykle małe. Ale chyba zmęczyli nam się panowie tym skomplikowanym curlingiem, bo teraz trochę prościej. Kamień w polu punktowym pierwszy, drugi postawiony jako strażnik. A tu widzimy porównanie skuteczności dwóch lidów. Harry 77%, Goodfellow 71%. To bardzo mało jak na zawodnika grającego na pierwszej pozycji. Widzimy, że szczególny problem ma z wybiciami. Tylko 50%, ale nawet Drowy 75%. Nie gra dzisiaj dobrze Michael Goodfellow. Tak, no tych wybić pewnie było znacznie mniej. Drowy tutaj pewnie na ocenie bardzo zaważył ten kamień, który nie dojechał w ogóle do pola punktowego. Rzadko oglądany przez nas. Teraz sobie poprawił trochę wyniki. Tak, to była dobra. Defensywnie teraz Duńczycy, może dlatego, że zmęczyła ich poprzednia partia, a może też dlatego, że dużo czasu na nią stracili i patrzą na zegary i widzą, że należy trochę czasu nadrobić, bo przypomnijmy, że jeżeli jakiejś drużynie skończy się czas, to niezależnie od stanu rywalizacji przegrywa mecz. No, my mamy dla Państwa kolejne pytanie. Mówiliśmy wielokrotnie o tym, że dominują zdecydowanie Kanadyjczycy w tej grze, w światowym rankingu, rankingu dla rozgrywek World Curling Tour. Oczywiście w czołówce jest tych kanadyjskich drużyn najwięcej. Jeśli dobrze policzyłem, w 15 czołowej są zaledwie 3 ekipy spoza Kanady. To ja mam pytanie, w tej 15 są 3 ekipy spoza Kanady, 2 z jednego kraju. Skąd to są drużyny? Które drużyny w tym zawodowych turniejach przed mistrzostwami Europy grały najlepiej? Pierwsza 15 męskiego rankingu, 2 drużyny z jednego kraju. Jakie kraj ma tam 2 drużyny? Oczywiście pozostałe 12 to są ekipy kanadyjskie. Dobra podmiana kamieni przez Duńczyków i teraz to oni uzyskują tutaj przewagę taktyczną w polu. Po kolei, najpierw podmienili strażnika, trochę niechcący, bo chcieli się go zupełnie pozbyć. Teraz podmienili kamień w domu. A David Murdoch będzie, co może nietypowe, bo ma przywilej do ostatniego kamienia, a będzie jednak kierował swój do środka domu. Może liczy, że znowu jakieś dziwne zagranie wymyśli na końcu Stierne. No tu pozostało. Skierowania tak za dużo nie wyszło. I teraz Stierne będzie próbował takiego rola uzyskać. Dla niego gra na środku to jest gra dobra, bo on nie ma tu ostatniego zagrania. Pytają Państwo, jak to jest z tymi faulami. Przypomnę, że zawodnikowi drużyny zagrywającej nie wolno dotknąć kamienia, który jest zagrywany, nie wolno dotknąć po wypuszczeniu go przez zawodnika przed linią spalonego. Już żaden z graczy aż do końca nie może kamienia dotykać, ani szczotką, ani butem, ani inną częścią ciała nie wolno go dotknąć, dopóki się nie zatrzyma, bo jeśli się dotknie, jest ten kamień spalony. Teraz bardzo piękny rol za środkowego strażnika. Pytają się Państwo, co będzie, jeśli to nie będzie błąd zawodnika, tylko wypadek losowy, na przykład złamie mu się szczotka, upadnie, coś takiego, nie? To też jest faul. To w większości przypadków właśnie wynika z takich losowych zdarzeń. Najczęściej dotykany kamień niestety, kiedy zawodnik się przewraca i po prostu przy tym przewracaniu się dotyka kamienia. Kamień jest spalony, należy go jak najszybciej złapać
i zdjąć z lodu. Oczywiście zdarza się, że dotknięty kamień już nie zdążą zawodnicy złapać, no to wtedy przepisy mówią o tym, że skip przeciwnika ma do wyboru albo zostawić tak, jak to tam się zatrzymają kamienie, albo ustawić je tak, jakby jego zdaniem się zatrzymały, albo odtworzyć sytuację, to zależnie od tego, jak konkretnie tam ten faul wygląda i w której części toru doszło do tego dotknięcia, bo to też jest istotne. Należy przy szczotkowaniu zachować wyjątkową czujność, dlatego większość zawodników, mimo że umie się poruszać na lodzie na slajdzie, czyli na tej śliskiej podeszwie, to jednak zakłada do szczotkowania grip, czyli taką ochronę na buta, po to, żeby po prostu lepiej kontrolować ruchy przy szczotkowaniu, bo ja na własne oczy widziałam sytuację, w której drużyna przegrała wejście do strefy medalowej właśnie przez poślizgnięcie, niechcące dotknęła zawodniczka szczotkująca kamień, przewróciła się, dotknęła kamień. No i kamień, który był bardzo dobry. Widać było, że wybije kamień przeciwników, zapunktuje i tym samym da Włochom wejście do półfinałów. Został niestety zdjęty z lodu. Było to o tyle dramatyczne, że ona się po prostu już ucieszyła, że to jest dobre zagranie i że Włosi wygrali mecz i się poślizgnęła. Tak, Mistrzostwa Europy Mixtów w Andorze. Też miałem okazję zobaczyć ten kamień. Żółto nam się zrobiło w polu punktowym. Nie ma ani jednego szkockiego kamienia. Czyżby Szkoci mieli chrapkę na zerowanie tej partii? Nie będzie to proste, bo ten kamień żółty, taki zaczepiający tylko dom z prawej strony, jest dużym zabezpieczeniem dla Duńczyków. A jeszcze teraz jest ich ruch, więc prawdopodobnie będziemy mieli strażnika przed kamieniem, który jest najlepiej ustawiony. Bardzo duża była poprawka, to znaczy, że będziemy wolno wędrujący po lodzie kamień oglądać. No i ładnie, dostawione strasznie. A my zaglądamy, co robią Rosjanie i Czesi. Tym razem sytuacja dla drużyny rosyjskiej nieco lepsza, bo ma szansę Andrzej Drozdow tutaj na 2 punkty. A sytuacja jest dobra na pewno dzięki temu panu, którego widzieliśmy przed chwilą po prawej stronie, Piotr Dron. Myślę, że nie zdradzę tajemnicy, jeśli powiem, że zakończył ten mecz ze skutecznością 100%. Zagrywał bardzo dobrze, a i efektywność środkowania ekipy rosyjskiej zależy w dużym stopniu od tego, co robi Piotr Dron. Możliwości nasz ulubiony środkujący. Możliwości fizyczne ma olbrzymie, naprawdę. No, zobaczmy, jakie możliwości ma David Mardoch. Próbuje podwójnego wybicia i bardzo robi to skutecznie. Umie to robić, robi to rewelacyjnie. Tyle tylko, że w tym przypadku to akurat połowiczny sukces, bo musiał pozostać jego kamień przed domem, więc jest tam strażnik w kolorze czerwonym po prostu, co też jest nie bez znaczenia, ale jest. I za niego teraz będą chować się Duńczycy. A tym razem Paweł zadał trudne pytanie. Nie mamy cały czas dobrej odpowiedzi. Przypomnijmy, pytanie brzmi, z jakiego kraju pochodzą dwie ekipy, które mieszczą się w pierwszej 15 światowego rankingu karlingowego? On jest sporządzany na podstawie występów przede wszystkim w World Curling Tour, czyli tym głównej serii zawodowej gier, ale również punkty z turniejów mistrzowskich, takich jak Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, są do tego rankingu wliczane. No troszkę nie dojechał ten kamień, jeszcze nie wkręcił za się głęboko. O, a to właśnie ten kibic jest bardzo specyficzny, tak. To jest Tomasz Tierne, tata pana kapitana i no, wieloletni reprezentant Danii. Jestem przekonana, że odpowiada na śpiewy szkockich kibiców, bo oni zawsze są najgłośniejsi na trybunach. Zedrze gardło, bo sam się podjął tego zadania. Tomasz Tierne to nie tylko jest kibic i tata, ale przede wszystkim wieloletni reprezentant Danii. Mówiliśmy o tym
że występował w tej roli w Mistrzostwach Świata, ale wielokrotnie, bo pierwszy występ Tomego Stierne w tej roli to już rok 1977, bardzo dawno temu. Przegrał wtedy z Kenem Hortonem 5-7, potem grał w 81 roku, potem grał w 83 roku. Potem ponownie pojawił się po dłuższej przerwie w 89 i 90 roku. I tak jak mówiła Mariana, zupełnie niespodziewany po wielu, wielu latach powrót dwa lata temu w 2011. A tu widzieliśmy, jak się zapina guzik. Zmuszony do wjazdu za jeden punkt David Mardoch wytrzymał presję i wyrównują stan meczu Szkoci 3-3 po ósmej partii. Run backs weren't even closer.